Cześć! Ostatnio na AliExpress trafiłam na pewnego rodzaju ciekawostkę, kryształ do usuwania owłosienia. I moje drogie, na 721 zakupionych kamieni, ocena tego produktu to było 4,5, więc bardzo wysoka, i kamień ten miał pomagać usuwać owłosienie. Więc zaintrygowało mnie to bardzo, ponieważ kosztował tylko 25 zł, stwierdziłam, może to być coś ciekawego, wartego wypróbowania, sprawdźmy. No i właśnie przyszedł do mnie ten kryształ do usuwania włosów. Przyszedł w typowo aliexpressowym, kartonikowym, niezbyt schludnym opakowaniu, ale nie oceniajmy produktu po okładce, a jakże. W środku znajduje się owy kryształ, czyli coś, co wygląda troszeczkę jak Tangle Teaser, tylko zamiast do szczotkowania wypustek ma taką szklaną powierzchnię. Jest to takie szklane, matowe, tak bym to określiła, podczas dotykania, i bardzo przypomina mi w dotyku pilnik do paznokci. Nawet podobnie brzmi. Więc tak się on prezentuje, całkiem ładnie, całkiem elegancko, ale przyznaję, że kiedy zobaczyłam to urządzenie, mocno zaczęłam wątpić w to, czy on faktycznie może mieć jakiekolwiek właściwości usuwające owłosienie, czy raczej tylko mi podrażni skórę. Jak sądzicie? Obstawiajcie! Zaraz sprawdzimy sobie wspólnie. Oczywiście kocia asystentka jest również z nami, ale jej nie będziemy usuwać owłosienia. No i cóż, jest tu moja noga, włosy od tygodnia niegolone i takie już drobne odrościki są, więc tą szarą końcówką, właśnie tą, która ma być odpowiedzialna za usuwanie owłosienia, będę sobie pocierać łydkę. Zabieg nie jest bolesny. Na chwilę obecną mam takie wrażenie, jak gdybym gumkowała zeszyt. Czy mi się zdaje, czy to faktycznie działa? Słuchaj, powiem wam tak. Jest uczucie bardzo gładkiej skóry, ale to ze względu na to, że no to urządzenie jednocześnie też złuszcza na skórek. Nie jestem przekonana, czy to faktycznie te włosy usuwa, czy tylko sprawia, że one są przyklejone bardziej do skóry i przez to mniej widoczne. Obróćmy to urządzenie trochę w ręce. No i masujmy dalej. O kurde, powiem wam, ja nie byłam do tego urządzenia za bardzo przekonana. Wydawało mi się, że to taki trochę pic na wodę. Ale słuchajcie, im dłużej ja masuję tym skórę, to tym bardziej to działa. Okej, nie jest to całkowicie idealne, nie jest pozbawione wad, ale coś tu działa. Jeszcze jak sobie tak porównam do nogi drugiej. O, wow! Memuś, jak będziesz miała kołtuny, to cię matka wyczesze, zrobi matka suruburu, suruburu po kocim paputku, i co wtedy? I paputek nam cały zniknie. No dobra, a jak kolano? Jak podejść do kolana? Jak? Może jak je wygnę trochę bardziej? Ups, chyba nic tu nie widzicie? Chociaż jak coś, to majtki mam, żeby nie było, nie? Ej, słuchajcie, jestem totalnie w szoku, bo to działa. I to mi też udowadnia, jak delikatną strukturą są włosy. Nie tylko na ciele, ale też na głowie. I jak chociażby mechaniczny peeling mógłby włosom szkodzić, gdyby był wykonywany zbyt mocno. Ej, kurka, mam gładziutką skórę tu, zwłaszcza gdzie tym przykładałam się do mocniejszego tego wypolerowania, bo no, na skórek też został złuszczony. Jest taka gładziutka skóra. Po prostu szok.
Początkowo do tego kryształu byłam nastawiona bardzo sceptycznie i sądziłam, że to będzie kolejna pierdoła z AliExpress, która jest nic nie warta, dlatego tego typu urządzeń staram się na AliExpress nie kupować, bo nie chcę wydawać pieniędzy na coś, co ma iść do wyrzucenia, ale tutaj przyznaję, że te opinie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, bo uznałam, że kurczę, aż tak wiele osób nie może się mylić co do skuteczności tego urządzenia. Na pewno zwróciłabym Waszą uwagę, że to urządzenie właśnie działa złuszczająco nie tylko pod kątem destrukcyjnym na włos, ale również na skórę. I w tym momencie czuję po swojej nodze tak, jak gdybym zrobiła dość intensywny peeling, więc jeżeli macie takie szybko rosnące włosy i nie wiem, robienie takiego peelingu bardzo często, co drugi dzień przykładowo, zwłaszcza jeżeli macie tendencję do naczynek i zaczerwienień, to nie wiem, czy jest to najlepsza opcja dla Was. Natomiast jeżeli macie na przykład włosy podobne do moich, czyli bardzo cienkie, delikatne, które właśnie zapewne łatwiej ulegną temu złamaniu i destrukcji pod wpływem takiego kryształu. I dodatkowo nie musicie depilować się często, no bo właśnie u mnie, wiecie, raz w tygodniu to się depiluje bardziej ze względu na samopoczucie niż faktyczną konieczność, więc raz na tydzień, raz na dwa tygodnie zrobienie sobie takiego intensywnego peelingu bez dodatkowo peelingowania szczotką czy peelingowania takiego ziarnistego, to uważam, że powinno być ok. Niemniej jednak przy delikatnej skórze warto pamiętać o tym, że jednak no, będzie to też działało złuszczająco na naskórek i z całą pewnością nie u każdej osoby się to spisze w kontekście skóry. Czy spisze się na włosach? Jak spisałoby się na mocniejszych włosach na ciele, to już Wy dajcie mi znać, jeżeli testowałyście. Być może zdecydujecie się przetestować za jakiś czas i będziecie mi mogły coś więcej napisać. Bardzo chętnie się dowiem, bo przyznam, że sama jestem w szoku i sama się nie spodziewam takiego wyniku tego testu, więc jestem ciekawa, jak to będzie u Was i czy ten test był dla Was ciekawy, czy chciałybyście więcej tego typu testów na moim kanale. Jestem otwarta na Wasze propozycje i opinie. Dajcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów i widzimy się już niebawem w kolejnym. Do zobaczenia, cześć!